Dzień dobry. Zaprezentuję dzisiaj ćwiczenia z taśmą elastyczną. Ćwiczenia z taśmą elastyczną wykorzystujemy do zwiększania siły mięśniowej, masy mięśniowej oraz wytrzymałości siłowej. W celu zwiększenia masy mięśniowej stosujemy od 8 do 12 powtórzeń. Należy tak dobrać obrót taśmy, żeby taka ilość powtórzeń była maksymalnie możliwą, którą jesteśmy w stanie wykonać. W celu zwiększenia siły mięśniowej wykonujemy małą ilość powtórzeń, maksymalnie do 8. Kiedy wykonujemy kilkanaście powtórzeń i więcej, wtedy pracujemy nad wytrzymałością siłową. Taśmę możemy składać dwukrotnie lub czterokrotnie w celu doboru prawidłowego oporu. Pokażę przykładowe ćwiczenia na mięsień dwugłowy ramienia. Taśmę zaplatamy dookoła drabinki lub innego sprzętu, który mamy w swoim otoczeniu dostępny. I wykonujemy ugięcia ramienia. W celu większego zaangażowania mięśnia ramiennego oraz ramienno-promieniowego stosujemy chwyt neutralny przedramienia. Inna wersja tego ćwiczenia z wyżej ustawioną taśmą na wysokości obręczy barkowej. Jeśli nie mamy możliwości zaplątania taśmy dookoła jakiś sprzęt, możemy przycisnąć taśmę własną stopą i wykonywać ugięcia przedramienia. Kolejne ćwiczenie na mięsień trójgłowy. Zaplątujemy taśmę powyżej obręczy barkowej i wykonujemy prostowanie przedramion w stawach łokciowych. Możemy wykonać to ćwiczenie z odwracaniem przedramion. W celu uzyskania jeszcze większego oporu chwytamy taśmę jednorącz. Jeżeli nie mamy możliwości zaplątania taśmy o drabinkę lub o jakikolwiek inny sprzęt, przytrzymujemy taśmę drugą ręką. Inna wersja tego ćwiczenia. Ręka przytrzymująca znajduje się w górze i prostujemy rękę znajdującą się w dole. Kolejna wersja ćwiczenia na mięsień trójgłowy ramienia. Przytrzymujemy taśmę stopą i wykonujemy prostowanie przedramienia w opadzie tułowia. W celu uzyskania pożądanych efektów należy wykonywać na każdym treningu od 2 do 5 serii każdego z wybranych ćwiczeń. W kwestii doboru obciążeń i ilości powtórzeń zaleca się, aby osoby początkujące i mniej zaawansowane wybierały mniejsze obciążenia oraz większą ilość powtórzeń w miarę postępów. Dziękuję za uwagę. Powodzenia!